po raz trzeci dotarły do Leszna dary z Bawarii przeznaczone dla ukraińskich uchodźców. Tym razem przywiozła je także Aleksandra Gejmor, która zainicjowała akcję w Niemczech. Ludzie się tak zorganizowali, że ja byłam niesamowicie zaskoczona i ja również pragnę bardzo podziękować za organizację tutaj miejsca i za tak miłe przyjęcie i też za pomoc Państwa. Proszę powiedzieć, co Bawarczycy mówią na temat tego, co dzieje się w Ukrainie? Jak patrzą na Polskę, która ma ponad 2 miliony uchodźców już? Bawarczycy są, no wiadomo, strasznie zasmuceni tą sytuacją i przerażeni. No po prostu starają się pomagać na tyle, ile mogą i są bardzo wdzięczni nam, Polakom, że organizujemy taką zbiórkę i że pomagamy na tyle, ile możemy. W dwóch busach przyjechały najpotrzebniejsze rzeczy. Dodatkowe rzeczy, które przyjęliśmy tym razem, to jest prawie 500 kg mąki i do tego 200 litrów płynu do dezynfekcji, co dostaliśmy do jednej firmy. Tego jeszcze jest więcej. Nie mogliśmy zabrać wszystkiego naraz, bo to jest ciężkie, a nie uważam, że te produkty spożywcze, odzież też mają swoją wagę i po prostu musieliśmy troszeczkę uważać na kilogramy. Ale ogólnie no, zrobiliśmy dzisiaj znowu zakupy w aptece. Także kupiliśmy znowu za ponad 2000 zł leków, opatrunków, kroplówek. No i ci ludzie, co przynosili, to przynosili jak zwykle, no słodycze, higienę, troszeczkę tam do dzieciaczku znowu, także jest to podobnie. Wszystko zostało rozładowane i umieszczone w magazynie leszczyńskiego Metalplastu. Dary z Niemiec trafiają do Leszna za pośrednictwem biura posła Wiesława Szczepańskiego. Kiedy kilkanaście dni temu po raz pierwszy pan Dominik napisał do mnie na Facebooku, na Messengerze, że chciałby te dary złożyć u mnie w biurze, że jest dar serca, no myślałem, że to będzie takie jednorazowe. Okazuje się, że akcja się rozwija, że państwo po pokazaniu materiałów facebookowych, państwa również nagrania telewizyjnego, przeprowadzili szeroką akcję i ona właściwie tak płynie strumieniem i jest wspierana zarówno przeze mnie jako organizacyjnie, ale również Urząd Miasta, dlatego że Urząd Miasta pomaga Państwu tankować te samochody w drogę powrotną, więc częściowo ci mieszkańcy finansują to siebie, częściowo miasto pomaga. Dzisiaj kolejne dwa busy przyjechały, więc wielkie podziękowania dla leszczyniaków, którzy tam mieszkają, którzy z daru serca i pomocy dzisiaj pomagają Ukraińcom, ale również Ukraińcom tym, którzy są w Polsce. To nie koniec akcji. Jej organizatorzy zapowiadają kolejne dostawy darów dla Ukraińców.